Krakowiak, Mazur, Kujawiak i Oberek to jedne z wielu regionalnych stylów tanecznych, które zaprezentowały dziś dzieci w Zdzieszowickim Domu Kultury. Odbył się tam 15. przegląd tańców regionalnych Raz na Ludowo. TVP Trzy Opole objęła wydarzenie patronatem medialnym. Przegląd tańców regionalnych to wydarzenie, którego celem jest propagowanie kultury ludowej wśród najmłodszych. W tym roku zaprosiliśmy oprócz dzieci tutaj z naszej gminy Zdzieszowice, zaprosiliśmy też z gminy Krapkowice i z gminy Kędzierzyńsko-Kozielskiej, bo chcemy, żeby właśnie tak bardziej się zostały te rozpropagowane, została ta nasz projekt. Taniec to nie jedyna forma sztuki, z którą mogli dziś obcować mieszkańcy Zdzieszowic. Całość wydarzenia dopełniła wystawa przygotowana wspólnie przez dzieci i rodziców. Miały przedstawić naszą opolską mąkę. Rodzice dostali też wzór naszych opolskich kwiatów tutaj regionalnych, na których mogli bazować właśnie robiąc te prace plastyczne. Wybrałam kolaż, bo kolaż daje dużą możliwość takiej swobody działania. Kolaż jest to też połączenie różnych technik plastycznych, tak? Wiadomo, jeden mniej, drugi bardziej sobie gdzieś poradzi z wykonaniem tej pracy plastycznej, a to dało też możliwość, że dzieci mogły wziąć swój udział gdzieś tam w wycinaniu, wyklejaniu. Niezależnie od wyniku dzisiejszego przeglądu, żadne dziecko nie opuściło sceny bez nagrody, ponieważ, jak zaznaczają organizatorzy, ważniejsza od miejsca na podium jest dobra zabawa. Gotowaliśmy się 3 miesiące może. Tańczyliśmy taniec koziorajka i taniec trojak. I co, wyzwanie to było dla ciebie, jeżeli chodzi o nauczenie się tych tańców, czy łatwo poszło? Tak średnio. Jeżeli chodzi o ciebie w zespole, to ty jesteś śpiewaczką w ramach tego wszystkiego. Tak. A jaką piosenkę ty zaśpiewałaś? Te opolskie działki poszła Karolinka. Super. I długo się przygotowywałaś do samego śpiewania? Było to dla ciebie wyzwanie? No tak. W tegorocznej edycji przeglądu tańców regionalnych Raz na Ludowo uczestniczyło ponad 100 osób. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.